Usiądź teraz wygodnie, z wyprostowanym kręgosłupem, w miejscu, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał, gdzie będziesz kompletnie zrelaksowany. Jeśli jest wieczór, możesz zgasić światło. A jeśli dzień, zasłonić zasłony. Ponieważ światło będzie w tym przypadku przeszkodą. Przeskanuj teraz swoje ciało i upewnij się, że wszystkie części jego są rozluźnione. Wyobraź sobie, że siedzisz w całkowicie ciemnym pokoju. Na szczycie bardzo, bardzo wysokiego budynku. Na ostatnim piętrze drapacza chmur. Siedzisz na wygodnym krześle, a ściany pomieszczenia pomalowane są na czarno. Podłoga i sufit też są czarne. Ciebie w niedużej odległości jest duże okno. To okno zasłonięte jest czarną zasłoną, czarnym, gładkim materiałem. Który nie ma na sobie niczego, co mogłoby przykuć twoją uwagę. Przenieś teraz swoją uważność na tą zasłonę. Skoncentruj się na niej. Możesz zaobserwować, że będą pojawiać się myśli. Odsuń je poza krawędź zasłony.
niezależnie od tego, czy będzie to łatwe, czy trudne. Kontynuuj odsuwanie myśli. Zmuś je do odejścia, jeśli są natrętne. Nadal koncentruj się na dużej, czarnej zasłonie. Być może myśli znów próbują wedrzeć się i przyciągnąć Twoją uwagę. Odsuwaj je na bok. Z siłą własnej woli zwiń i unieś do góry tą zasłonę, abyś mógł zobaczyć, co znajduje się poza nią. Kiedy uniesiesz zasłonę, chcę, abyś zobaczył okno wypełnione szarym kolorem. Widzisz szarość. Jeśli będziesz w stanie utrzymać przez krótki czas wrażenie tej całkowitej szarości, być może odkryjesz, że w pewnym momencie coś się zmieni nagle. Coś czaśnie, strzeli, jakby rozerwał się kawałek pergaminu czy innego materiału. Od tego momentu będziesz mógł widzieć rzeczy, które są daleko od naszego materialnego, zwykłego świata. Będziesz mógł zajrzeć w światy o innych wymiarach,
czas i przestrzeń mają zupełnie inne znaczenie. Poświęć chwilę na zapamiętanie tego, co widzisz. Nie analizuj tego, nie wyciągaj wniosku. Staraj się tylko zapamiętać.
jeśli zakończyłeś już obserwację. Chciałbym, abyś przeniósł teraz swoją uwagę w inne miejsce i pomyśl przez chwilę o swoich dłoniach. Na twoich dłoniach są różnego rodzaju linie. Na palcach są tak zwane linie papilarne. Prawie każda komórka twojego ciała odnawia się średnio co około 7 lat. Jeśli masz więcej niż 14 lat, to prawdopodobnie żadna komórka, na którą składa się twoje ciało, nie jest tą samą, która istniała w dniu twojego urodzenia. Jaka więc siła, jaka inteligencja powoduje, że komórki odnawiające twoją skórę układają się co 7 lat w ten sam wzorzec? Oczywiście, jeśli masz tendencję do teorii naukowych, zapewne powiesz, że to DNA. Jaka siła, jaka inteligencja kieruje zatem kodem DNA? Spróbuj przez moment poczuć tą siłę, poczuć tą inteligencję. Uświadom sobie teraz, że osoba chora na raka kompletnie zagubiła tą zdolność. Część komórek straciła połączenie siłą i inteligencją,
zarządza. Niech dla Ciebie będzie to jeszcze jeden powód, dla którego praktykujesz medytację. Dzięki niej utrzymujesz boskie połączenie z swoim źródłem. Poczuj wdzięczność za to połączenie. Podziękuj. Powoli przenieś swoją uwagę na swoje ciało. Przywróć świadomość do miejsca, w którym się znajdujesz. Odczuj podłoże. Porusz delikatnie kończynami i otwórz oczy.